Przede wszystkim znowu pojawia się nam do dalszy ciąg Nox. Dobra, idziemy dalej. Ponieważ okrzycę. No dobry powód, żeby iść dalej. Czy coś? Okej. Okay. Przejście zamknięte. Ej, widzę panią. Done. Do trzech razy sztuka. Tak, panie sobie siedziały, gadały plotki czy coś. Brzydko przerywam im. Wychodzić. Dobra, wszyscy youtuberzy, którzy nagrywają let's play z Warriora. Patrzcie, co przegapiacie. Ta. Rozwalanie rzeczy fireballami. Powiem wam, że controller ma bardzo podobny spoil do fireballa, bo to jest meteor. On tak nie leci prosto, tylko leci tak z góry i uderza w miejsce, więc jest troszkę łatwiejszy do celowania. Tylko że on nie ma takiego odrzutu. Patrz, jak ja przywalę fireballem w te beczki, to ona się tak... Wow. Akurat to był kiepski przypadek. Tak, ale często się coś odrzuca, jest taka siła odrzuta, czuć tą moc. To daje w tej grze tą frajdę. Że czuje się to po prostu. No, chociażby w Diablo 2, albo nawet w dalszych częściach. No... się wali z takimi fireballami, nie... no... W sumie to bardziej dwójce dotyczyło. W trójce jest już więcej takich niszczalnych obiektów. Więc to już troszkę inaczej działa. Ale... ale porównujmy do dwójki, bo to jest ten sam okres. Te gry wyszły w tym samym roku. Nie było takiej uczuci mocy, którą gracz ma po prostu. Tak, mógł uderzać tymi fireballami w przeciwników, ale to nie to samo. Jak się widzi, jak się uderza fireballem, widzi się, że wszystko rozpryskuje się na wszystkie strony i rozwala to. To jest coś, to jest frajda po prostu. Okej. Okay. Drugie swap location. Okej. Okay. Sorry, ktokolwiek to dzwonił. Nie teraz. Ta. Dobra, tam słyszymy. Słyszymy, ktoś sobie chodzi. Zapewne się z tym kimś co chwilę przywitamy. A. To mi wygląda na coś, co zdecydowanie nie zamknie się za moimi plecami, kiedy ja o tam wejdę. Nie. O! Muzyka z bossem! A, nie chciałem rzucić tego zaklęcia. Zdecydowanie nie chciałem rzucić tego zaklęcia. O, to chciałem rzucić. Tak lepiej. Ajajaj! Ajajajajaj! Tak lepiej. Ajaj! Dobra. To nie poszło najlepiej. Ja się dałem spanikować. Wy was otoczyło tyle ogrowych fanek, też byście spanikowali. Wierzcie mi. Ja. A, dobra. Dwa za cenę jednego. To się dobrze. A, jakie sprytne. Podjadają mięso. Dobra. Boty w tej grze są całkiem sprytne. Chodzi o to, że może słyszeliście ten dźwięk, jak one tak chrup, chrup, chrup zrobiło. Czyli no, podłodze wszędzie leży mięso. Jak jakiś ranny bot wejdzie na jakiś właśnie przedmiot, który może nas jeść, to go zje. To się podleczy. Okej, chyba stłukłem jeden jabłecznik.
Nie można tu utrzeć jabłecznika, Jack. Uważaj z tymi fireballami, Jack. Co tu jest? Spodnie! O, wezmę sobie spodnie. Ponieważ... No, trzeba uważać. Dobra. Pewnie otworzyło przejście, to które mnie się zablokowało. Ta. Zobaczmy, co tutaj ma. Dużo rzeczy zamkniętych w klatkach. Ej! Przestań! Pan ogry. Miś, niespodzianka. A, unikliwy miś, niespodzianka. Skorpion. Poczekaj, poczekaj. Za chwilę wracam. Już jestem? Czekasz? Cieszę się. Dobra, to jakiś człowiek szczezł, to też. Tak. Teraz możemy ograbić ich zwłoki. Nucę sobie tą nutę. Chociaż kompletnie nie zdesynchronizowany. Ponieważ tak to bywa. O, okej, okay, dobra. No to, to że... Wchodzimy na powierzchnię. Tak, to był fireball niespodzianka. Okej. Okay. Mamy. Okej, mam nadzieję, że na powierzchni będzie więcej many. Ponieważ by się przydała. Au, au, au! No, to w sumie nie używała magicznych pocisków. Tak. Się zachwycałem fireballem, że zapomniałem już... Zapomniałem już, jakie proste i przyjemne w użyciu również są magiczne pociski. Mnie zaskoczyły te wilki. Troszkę materiałów wybuchowych. Pewno się ktoś się zechce przy nich rozerwać. O, skrzynka. Ta. Większość tych worków chyba nie zawiera nic poza mięsem. W sumie wolę nie wiedzieć chyba, jakiego rodzaju to jest mięso. Wolę nie wiedzieć, żyć słodkiej nieświadomości. Okej, tam nie chcemy jeszcze wejść. Zdecydowanie nie chcemy jeszcze wejść. Czy ktoś zechce się rozerwać przy tym materiałach wybuchowych? A, siema? No, wybacz, zbudowałem. Tu, proszę. Cały fireball tylko dla ciebie. Orkowie, czy ogrowie? Tak, to są ogrowie. Ogry. Ogrowie lubią fireballe. Ale to taka jednorazowa przyjemność. Przynajmniej jeżeli dostawca fireballów jest fachowy. Widzieliście, no, nie zawsze da się fachowo dostarczyć fireball. Się wtedy trochę łamie konwencje genewskie. Obijanie ogrów również ma swoje zasady. Okej, dobra. Jest sporo many, fajnie. Czas to wysadzić. Dobra. Parę fiolek many, teraz sobie zostawię. Na wszelki wypadek. Już mogę. No dobra. Czy co? O, fanta. Dobra. Fireball.
Może szok zadziała dobrze w pułapce. Czy co? Postawię tutaj parę pułapek. Ponieważ zapewne już się domyśliliście. Zapewne domyśliliście się, że czeka już nas za chwilę jakaś walka z bossem. To niezbyt łatwym bossem. Więc może parę takich pułapek może się przydać. Dobra. To wejdźmy. Hej. You have been quite a troublemaker. Now you must be punished. Przepraszam. This is for your own good. Nie, nie sądzę, że to jest... Wow! Nie, nie twierdzę, że zabijanie kogoś to jest cokolwiek, co można stwierdzić jako robienie dla jego własnego dobra. A taka moja osobista opinia. Spadaj, spadaj. Ała. Dobra, muszę wrócić do tamtego pana. I go obsłużyć. Chyba nie zginął od tamtej jednej pułapki. Nie liczyłbym na to. A może zginął? Serio? Co ja tam miałem w tej pułapce? Fireball? Magistrze pociski i szok. Ona jest taka potężna. Myślcie mi, ten przeciwnik trafił być problematyczny. Za tym, że się nie atakował wręcz, rzucał również shurikenami. I to całkiem mocno. Więc to, że padł od jednego ciosu, jest całkiem... całkiem fortunne. Nie wiem, jak to nazwał. Cóż mogę powiedzieć? Cóż mogę powiedzieć? Wygląda na to, że czarodziej psuje tą grę. Dosłownie i w przenośni. O, cześć. Czekaj, celuję dobrze. Okej. Gdyby tak nie biegali na boki, to mógłbym ich znacznie bardziej profesjonalnie obsługiwać. Przecież to jest w kwestii naszego wspólnego dobra. Znaczy nikt ich nie przeszkodził. Nigdy. Albo po prostu robią to, ponieważ są tacy mało kulturalni. Dobra, to tu jest. Cała rodzinka. O, przyda się parę potek. Jeszcze dla nich? Au, 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 au. Dobra, czy co? A się tak z wami nie będę bawił. Tak, sobie podładuję manę. I awans o poziom! Jej! A ty co, nie bierz przykładu z kolegi? Kolega był mądrzejszy, powinien się brać z niego przykład. Dobra. Tam jeszcze jedna pani została do posłużenia. Ej! Proszę pani. Zaraz wracam. Proszę mi wybaczyć za brak fachowości w obsłudze. Hej. Dobra, to jeszcze ty jesteś. I ty. Au! Tak. On się dosłownie śmieje z tej różdżki mojej. Dobra.
A, tak lepiej. Dobra. Przyszliśmy tu po Chorwata, ale zanim go uwolnię, chcę kompletnie wyczyścić cały... całe obozowisko. Ponieważ wiecie. Prawa Marfiego, ginięcie kluczowych NPC-ów i te sprawy. Okej, co to jest? Steady. Okej, sobie wezmę. I co my tutaj jeszcze mamy? Tak, tam jest jeszcze jedna chata, która jest, pozostała do obsłużenia. Ta chata. Witam pana. Przepraszam za zwłokę. Już, naprawiam błąd. O, patrzcie, rozwalamy beczki za jednym ciosem. Jej! Jesteśmy ekspertem wizardem. 51 punktów życia. Jej! 10 więcej punktów many. Tak, teraz wybiatamy. Jestem ekspertem wizardem, jestem ekspertem wizardem, jestem ekspertem wizardem. Ekspert wizard znajduje tajemne przejścia, w których jest... Co to jest? Steady stuff. Serio? Tylko to? Zawiodłem się. Okej. Au, 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 au. Wiecie co? Nie, tak, tak, tak. Tak się nie robi. Nie powinienem tam wchodzić. Dobra. Zajmie trochę czasu, ale... Ale musiałem sprawdzić. Tam, 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 tam. Przejście droga nie była zbyt długa z tego miejsca. Tam, 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 wracaj na dół, wracaj. Dobra. Już chyba wszystko zgarnięte. Ciach. O, fotka. Dobra, mam już full. Dobra, czasu uwolnić Chorwata. Pokazać mu, jak ma zdolnego ucznia. Pokazać mu nasze dzieło. Superb. Thank you very much, young mage. I am quite impressed with your growing abilities. Now we need to hurry back. Nie jestem młodym magiem, jestem już ekspertem. Halo? Brakuje ci życia, Tomasz? Tak, troszkę mu brakowało. Człowiek tak się stara. Zobacz, zabija wszystko dookoła, co idzie, orków, wilków, skorpiony. Orkowych chieftainów, nazwijmy to. A potem... Tak, potem ci uwalnia z więzienia. Jedyne co mówisz to młody mag. Młody ekspert mag, już by lepiej było. Ale po prostu młody mag. Starcze, zawiodły się na tobie. Zero szacunku. Tak, zero szacunku. Dobra, jakoś to przeżyjemy. Ciach. Właśnie, możemy go przyspieszyć. Chyba niewiele mu to dało. Chodź tu, chodź tu, no chodź, chodź, chodź. Tutaj. Coś tam znalazłeś? Nie, chyba nie. No. Patrzmy, czy to go przyspiesza w ogóle? Chyba troszkę go to przyspiesza. Okej. To jest dobra opcja. W takim razie. Dobra, i co my tutaj mamy? Tam, tam, tam. Mamy świetną muzyczkę. At happier other times, the streets of Galibur would fill in celebration with the rescue of Horvath. Well done, lad. Hmm. But now we must stop the evil Hecuba once and for all. Take these as tokens of our deepest gratitude for your heroic deed. Spoko. Thank you. I suppose you've outgrown being an apprentice. 100 złota? Co ja mogę zrobić za 100 złota? Jedną noc w karczmie wynająć? Hecuba's plans are unfolding too quickly. Circumstances demand the ultimate solution. The staff of Oblivion. I should know, because I was once known as the warrior Jandar. Jandar, to ty!
Reassembling the staff is everything now. The first part is the halberd of Horrendous. But I'm afraid, lad, the proud warlord will never give this prized weapon willingly to one of your own. Because of an ancient feud he has with wizards, you'll just have to steal it from Horrendous. So, the less seen of a wizard, the better, right? Entering by the sewers will aid your entry into Dunmere. Once inside, and ready with all your spells, tread the halls stealthily and bring back the halberd. Sorry about the stench, lad. Entering Dunmere through the sewers is the safest way in for a wizard. There are two guards posted here, and many more along the way. It is essential you get the halberd, but Horrendous won't just hand it over. This may get very ugly, lad, but these spells will help. Okay. Invisibility will be invaluable for sneaking past the guards. The lock spell will help keep anyone from following you on your way out. Good luck and good speed. Okej. Dobra. Więc to jest ten Jandar, legendarny bohater, który zabił wszystkich nekromantów i który częściowo przyczynił się do tego, jak Hecuba wygląda teraz. Tak, ponieważ zostawił jej ją ogrom na wychowanie. Dobra robota, kapitanie. Dobra robota. Dobra. Może nie wspominałem to, ale w świecie Noxa czarodzieje i wojownicy nie lubią się tak bardzo. Nie lubią. Problem jest taki, że halabarda została podzielona na 4 części. 3 z nich są w posiadaniu każdej z nacji, czyli kolejno wojowników. Tak, wojownicy mają halabardę. Pierwszą część, drugą część mają magowie, trzecią część mają konjurerzy. Więc będziemy je po kolei zdobywać teraz. Tak, ponieważ wojownicy i magowie się nie za bardzo lubią, ta misja zdecydowanie inaczej wygląda dla wojowników i dla magów. Tak, wojownicy i konjurerzy generalnie lubią się, więc dla nich ta misja wygląda tak, że oni przychodzą do Dunmir, wchodzą głównym wejściem i okazuje się, że przyszła Hecuba z nekromantami i robi tam bałagan. Więc ratujemy twierdzę i w ten sposób zdobywamy halbardę. Natomiast Wizard ma troszkę inne podejście, nikt go tu nie lubi. I to będzie taka stealthy mission. Będziemy wykorzystywać ta działalność. I lock. Będziemy musieli wykorzystywać niewidzialność, aby przenikać koło strażników. Moglibyśmy ich wszystkich zabijać. Problem jest w tym, że mają dużo punktów zdrowia i ich zabijanie zajmuje czasu. Tym bardziej, że potrafią blokować firebole. A jakiś wredny level designer takich stworzył, że nie dają prawie nic doświadczenia ich zabijanie. Więc stealthy approach. Ale to w następnym odcinku. Zobaczycie, jak się będziemy skradać, czy coś. Tak. Dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie. Cześć.